Odpaleniem znicza, kolorowym pochodem uczniów wszystkich gminnych szkół i przypomnieniem zasad sportowych zmagań fair play rozpoczęły się zawody lekkoatletyczne na boisku przy Szkole Podstawowej w Puśnicy. Znajdujemy się na boisku Szkoły Podstawowej imienia Ewy Szelburg Zarębiny w Płośnicy. Odbywa się właśnie pierwsze gminne lekkoatletyczne igrzyska olimpijskie szkół podstawowych gminy Płośnica 2022. Obecnie trwają już konkurencje, czyli biegi krótkie na 60 metrów. Później będą biegi na 100 metrów. Odbywa się też w tej chwili rzut piłeczką palantową i skoki w dal. Następnie kolejnymi konkurencjami będą biegi długie na 400, 600 i 800 metrów. Po czym zwieńczeniem całej imprezy sportowej będzie piąty bieg dla niepodległej, czyli sztafeta szkół, w której biorą udział reprezentanci szkół od klasy czwartej do ósmej, dziewczynka, chłopiec. Jeśli chodzi o przygotowania do imprezy, no to było ich sporo, ponieważ musieliśmy przygotować boisko, a pogoda no nie sprzyjała nam, ale udało się wszystko dopracować. Pięknie wymalowane są tory do biegów krótkich, wyznaczone miejsca do biegów długich, ogarnięta skocznia do skoków dal. Oczywiście w tym wszystkim swój udział mieli pracownicy Szkoły Podstawowej w Płośnicy, pan konserwator, nauczyciele. Zresztą wszyscy tutaj, cała społeczność szkolna była zaangażowana w przebieg tej imprezy i to, żeby się udało. A głównie trzymaliśmy kciuki za to, żeby sprzyjała nam pogoda, co dzisiaj akurat fajnie nam się tutaj to wszystko zgrało. Nasze przygotowania i pogoda też. Chciałabym dodać kilka słów o sponsorach, bo głównym sponsorem jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działająca przy gminie Płośnica. No i jeszcze tacy drobni sponsorzy, którzy ufundowali wodę, taki rogalik, krosant, no i jeszcze mały poczęstunek dla gości zaproszonych. Pani dyrektor Smoluk i nauczyciele przygotowali konkurencje, w jakiej mają się odbyć dzisiaj zawody. Głównie to będą konkurencje biegowe, skok w dal i rzut piłką. Mam nadzieję tylko, że zawody przebiegną w duchu fair play, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy rywalizowali ze sobą, ale przede wszystkim, żeby nikomu się nic złego nie stało. Chciałbym także, żeby ta olimpiada, która dzisiaj jest przeprowadzana, była kontynuowana w latach następnych, bo to jest bardzo ważne, żeby nasza młodzież rozwijała się, uprawiała sport. A sport to zdrowie i też mam nadzieję, że po zaszczepieniu tego ducha sportowego, lekkoatletycznego, może w przyszłości z gminy Płośnica wyrośnie olimpijczyk. Pomysł w zasadzie narodził się podczas wakacji, gdzie stwierdziłam, że fajnie byłoby taką imprezę zrobić dla całej gminy. Podzieliłam się tym pomysłem z panem wójtem, który pomysł zaakceptował. No i później, że tak powiem, w szczegółach planowanie całej tej gminnej lekkoatletycznej imprezy. Współzawodnictwo sportowe przebiegało w pozytywnej atmosferze, a uczniowie wielokrotnie udowodnili, że nie wyniki są tu najważniejsze, a dobra zabawa.